W chwili powstania Titanic jest największym ruchomym obiektem, który zbudowano. Ma 269 metrów długości, 53 metry wysokości i aż 11 pokładów. Na najwyższym z nich znajduje się mostek. Kolejne 5 to pokłady z ekskluzywnymi kajutami pierwszej klasy, upiększone ozdobami architektonicznymi. Jedną z nich jest wielka klatka schodowa. Na 3 najniższych pokładach znajdują się kajuty załogi, ładownie i maszynownia. Transatlantyk jest wyposażony w 3 ogromne śruby napędowe zasilane silnikami o mocy blisko 60 tysięcy koni mechanicznych. Titanic był pływającym miastem. Mógł zabrać na pokład 3,5 tysiąca ludzi. Był wspaniale wyposażony. Na statku znajdował się głęboki na 2 pokłady kort do squasha, basen, a nawet sala gimnastyczna z ergometrem wioślarskim. Sala jadalna dla pasażerów pierwszej klasy znajduje się w samym centrum pokładu D. To jedno z najbardziej stabilnych miejsc na statku. Ten i wiele innych detali konstrukcyjnych ma zapewniać komfort pasażerom. 10 kwietnia 1912 roku Titanic podnosi kotwicę i wychodzi w morze. Płynie do Nowego Jorku. Jego maksymalna prędkość to 23 węzły. Transatlantyk waży 46 tysięcy ton. Rozpoczyna swój dziewiczy rejs. I już na początku pojawiają się złowróżbne znaki. Jednym z mniej znanych faktów jest to, że pod pokładem jeszcze w Belfaście wybuchł pożar w jednym ze składów węgla. Ogień ugaszono dopiero w sobotę, a więc walczono z nim niemal przez cały rejs. Na pokładzie są pasażerowie ze wszystkich warstw społecznych. Setki imigrantów z różnych krajów, obywatele brytyjscy, którzy chcą rozpocząć nowe życie w Ameryce, i ludzie wracający do domów z wakacji w Europie. Na pokładzie i w salonach rzadko dawało się odczuć ruch statku. Nie było też słychać pracy silników. Titanic jest ogromny, ale prawdziwy geniusz tego projektu objawia się w szczegółach. Statek jest wymuskany jak najlepsze kawiarnie na kontynencie. Umieszczone na najniższym pokładzie chłodnie sprawiają, że pasażerowie mogą liczyć na najlepsze i świeże potrawy. Z okien w stylu francuskim kawiarni paryskiej na pokładzie B roztacza się widok na ocean. Restauracja dla pasażerów pierwszej klasy serwuje 11 dań. W tym ostrygi, polędwicę wołową, brzoskwinie w galaretce o smaku likieru Chartreux oraz desery czekoladowe i waniliowe. Tymczasem pole lodowe bezustannie przemieszcza się na południe. Już całkowicie blokuje szlak północnoatlantycki. Na kursie Titanica znajdują się zabójcze góry lodowe. Pasażerowie doskonale się bawią na pokładzie statku. Wiedzą, że nie jest to odważna wyprawa w nieznane. Są pewni siebie, bo szlak północnoatlantycki. Powietrze jest przejrzyste aż po horyzont. Widzialność jest doskonała. Bezpieczeństwo statku zależy od czujności oficerów wachtowych i marynarzy na oku, Frederica Fleeta i Reginalda Lee. Przyczyny katastrofy upatrywano również w tym, że w bocianim gnieździe nie było lornety. To prawda, rzeczywiście brakowało tych przyrządów, ale z zeznań kapitanów największych transatlantyków dowiadujemy się, że nocą góry lodowe najlepiej widać gołym okiem. Oficerowie Titanica na pewno nie chcieli, żeby marynarze na oku posługiwali się lornetkami na jednostki. Titanic odebrał tę wiadomość.
O 22:30 Kalifornian musiał się zatrzymać przed wielką ścianą lodową o długości blisko 45 km i szerokości 4,5 km. Godzina 23:30. Titanic w ciemnościach płynie w stronę wielkiego pola lodowego. Kapitan jest pewien, że marynarze w porę dostrzegą góry lodowe. Dziesięć minut później szczęście opuszcza transatlantyk. Eyes ahead! Eyes ahead! Eyes ahead! Marynarze nie zauważają lodu z 20-minutowym wyprzedzeniem. Coś poszło nie tak. Kapitan wydaje komendę cała wstecz i wykonuje gwałtowny manewr. Mimo wielkich rozmiarów Titanic jest bardzo zwrotny. Nie taranuje góry lodowej dziobem. Zaczyna skręcać. Ukryty pod wodą, rozdziera kadłub. Statek jest tak duży, że wielu pasażerów nie wie, co się dzieje. Lawrence Beasley jest na pokładzie D, niedaleko rufy. Myślałem, że słyszę pracę silników, nic więcej. Nie czułem wstrząsu, który powinien towarzyszyć zderzeniu dwóch ciężkich obiektów. Pomyślałem, że załoga próbuje jeszcze bardziej zwiększyć prędkość. Titanic był rozrywany przez górę lodową, a do kadłuba wdzierała się woda. Ale nic nie wskazywało na to, że doszło do katastrofy. Najczęściej powtarzanym mitem jest to, że Titanic był wadliwie wykonany, że nity były słabe albo że metal był kruchy. Zapewniam, że to nieprawda. Konstruktorów statku zachęcano, by nie oszczędzali na niczym. Kolizja wyzwoliła moc rzędu milionów kilowatów. Mogła się równać eksplozji. Takie zderzenie zatopiłoby nawet współczesny okręt wojenny. W ciągu 5 sekund góra lodowa wyrywa w burcie dziurę o długości 60 metrów. Pozornie niezatapialny statek jest śmiertelnie ranny. Wiele osób uważa, że nazywanie Titanica niezatapialnym było tylko chwytem reklamowym. Okazuje się, że konstruktor statku Thomas Andrews naprawdę w to wierzył. Jeszcze w niedzielę wieczorem kapitan Smith tłumaczył gościom przy swoim stoliku, że Titanica można pociąć na 3 kawałki, z których każdy będzie się utrzymywał na wodzie. Kadłub jest podzielony na 16 wodoszczelnych przedziałów. Najgorszy wypadek, jaki wyobrażali sobie konstruktorzy, to kolizja z innym statkiem i zalanie 2 przedziałów. Ale nawet zalanie 4 z nich nie zatopiłoby statku. W wyniku pechowego zderzenia doszło do zalania 6 przedziałów. Podobnego przypadku nie odnotowano nigdy wcześniej ani później. Gdyby Titanic zderzył się z lodem czołowo, prawdopodobnie nie zatonąłby. Uszkodzenia były niewyobrażalne.
Poniżej konstruktor Titanica bada uszkodzenia i stwierdza, że statek zatonie w niespełna 2 godziny. 47 minut po zderzeniu kapitan Smith rozkazuje nadać sygnał SOS i umieścić kobiety oraz dzieci w szalupach. Pokutuje pogląd, że szalup było za mało, ale prawda jest bardziej skomplikowana. W 1912 roku Rada Handlowa przy Tajnej Radzie Wielkiej Brytanii chciała stworzyć wodoszczelne statki, które same w sobie miały być szalupami. Jeśli kadłub był odpowiednio podzielony na wodoszczelne przedziały, statek mógł zabierać mniej szalup. Uznano, że aby ludzie nie ginęli na morzu, najlepiej będzie zapobiec tonięciu statków. W ciągu kolejnych 90 minut na wodę zostaje opuszczonych 18 szalup i tratw. Wsiada do nich zaledwie 700 z ponad 2000 osób znajdujących się na pokładzie. Po uratowaniu wszystkich kobiet i dzieci, marynarze każą Lawrence'owi wsiąść do szalupy numer 13. Tymczasem pułkownik Gracie dostrzega ostatnią szansę na ocalenie życia. Aby dodać otuchy paniom, nad którymi objąłem komendę, wskazałem im jasne, białe światło. Myślałem, że to statek oddalony od nas o około 7 kilometrów. Byłem pewien, że płynie nam na ratunek. Kapitan Smith każe wysłać do pobliskiej jednostki komunikat o treści: przypływajcie natychmiast, toniemy. Ale sąsiedni statek nie odpowiada. Światło wcale nie rosło. Robiło się coraz mniejsze i mniej wyraźne. W końcu znikło. Napędzane wiosłami szalupy odpływają na bezpieczną odległość od Titanica. Morze jest lodowato zimne. Wioślarze płynęli powoli. Wszyscy obejrzeliśmy się i spoglądaliśmy na wielki statek górujący nad naszą maleńką szalupą. To był najbardziej niezwykły widok, jakiego kiedykolwiek byłem świadkiem. Na pokładzie ogromnego Titanica, który pogrąża się w wodzie, nadal jest 1500 osób. Pułkownik Gracie próbuje się przedostać na rufę. Przed nami widziałem zbitą masę ciał. Ludzie byli przyciśnięci do relingu. Nie mogli się ruszyć. Statek przechylał się do przodu. Sądzę, że niektórzy byli uwięzieni w załomach pokładu albo zaplątani w liny. Poszli na dno razem z Titanikiem. W dół. Wydawało się, że jestem już bardzo głęboko. W nieskończoność wstrzymywałem oddech. Nie mogłem już dłużej wytrzymać. Właśnie wtedy pomyślałem, że to moje ostatnie chwile.
Już myślałem, że nie wytrzymam dłużej bez oddychania, gdy wstąpiły we mnie nowe siły. Pojawiło się światło i zauważyłem, że jestem już blisko powierzchni. Nie było to słońce, ale gwiazdy świeciły wystarczająco jasno, by zauważyć je tuż pod powierzchnią wody. Gracie dopływa do szalupy. Setki innych mają mniej szczęścia. Po kilku minutach giną w lodowatej wodzie. Szesnastoletnia Jean Hipak obserwuje katastrofę z szalupy numer 4. Trudno sobie wyobrazić, co czuliśmy. Byliśmy całkiem sami na środku Atlantyku. Titanic padł ofiarą góry lodowej. A pobliski parowiec, którym musiał być Kalifornian, zignorował wołania o pomoc. To dwie wielkie tajemnice tej tragicznej kwietniowej nocy. Zginęło 1517 osób, mężczyzn, kobiet i dzieci. Katastrofa wstrząsnęła całym światem. Titanic, wielka nadzieja całego pokolenia, zawiódł.